Kilkudziesięciu fotografów zrzeszonych w zaprzyjaźnionych stowarzyszeniach SBTF spotkało się, by wspólnie dyskutować i tworzyć. Międzynarodowe warsztaty oficjalnie otwarto w ośrodku Wawrzkowizna. 8 Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne Energia 2018 to już 8. To jest zlot przyjaciół fotografii, ale to są również przyjaciele nasi, którzy do nas jadą czasami kilkaset kilometrów, żeby być z nami tutaj w Bełchatowie. To przede wszystkim ogromne podziękowania dla zarządu BTF-u i całego stowarzyszenia, że po raz 8 zechciało im się zorganizować to, jak widzimy i wiemy wszyscy, z ogromnym powodzeniem, skutecznie, super i profesjonalnie. Myślę, że powinniśmy wszyscy, szczególnie gości przyjezdni, podziękować Andrzejowi i całej jego ekipie, która tutaj jest z BTF-u, za to, że 8 raz, Andrzejku. Ten pierwszy był najgorszy, jak zawsze zresztą, pierwszy raz, ale 8 razy to już naprawdę jest super i ogromne podziękowania dla was za organizację. Udanych warsztatów, udanych sesji różnych, bo bardzo bogate macie państwo zajęcia i pracę. Wszystkiego dobrego na naszym terenie. Te warsztaty 8 uważamy za otwarte. Jeszcze raz powodzenia i wszystkiego dobrego w jak najlepszych kadrach i w jak najlepszej atmosferze, aby się w niedzielę wszystko zamknęło i szczęśliwie podsumowało i skończyło. Przez 3 dni fotograficy podzieleni na grupy pracowali podczas warsztatów tematycznych. Była między innymi sesja fotograficzna Energia Historii z zaprzyjaźnionym klubem seniora, eksploracja opuszczonych budynków, fotografie makro i sesja w schronisku dla zwierząt. Uczestnicy tej grupy byli zaskoczeni, że profesjonalnym przygotowaniem się do samych warsztatów, bo kupiliśmy dużo łakoci, były kości, były uszy, była inna karma, która później została dla tych zwierzaków. Więc były duże możliwości do fotografowania, do takiej interpretacji fotograficznej, pokazania zwierząt. Również pod kątem, że to są nasi miluścińscy, ale gdzieś tam osieroceni przez ludzi, że chcieliśmy ich tak pokazać, żeby może znajdą się tacy, którzy te zwierzęta wezmą do domu. Pokłosiem warsztatów będzie wystawa prezentująca dokonania uczestników 8 międzynarodowych warsztatów fotograficznych.